Falenicy żyła sobie dziecięca superbohaterka Szezję. Jak chciała, stawała się zupełnie niewidzialna dla dorosłych. Tę umiejętność wykorzystywała, by potajemnie przemycać dzieciakom słodycze. Pewnego razu podczas rutynowej dostawy od chłopca usłyszała legendę o najlepszych cukierkach na świecie. Na środku oceanu w Trójkącie Bermudzkim leży wyspa, cała z cukru. Cukier ten wydobywa górnik i dostarcza do szalonej Ash. Specjalnie do produkcji i ochrony swoich słodyczy Ash zbudowała robota cukiernika. Szalona naukowiec jest tak samolubna, że wszystkie wyprodukowane cukierki chowa do sejfu i z nikim się nim nie dzieli. Nasza bohaterka Szezja postanawia wyruszyć razem ze swoją świnką na wyprawę. Jej świnka także ma supermoc. Nos, który wywęszy każde ilości słodyczy. Para wyrusza nad morze w poszukiwaniu cukrowej wyspy. W porcie spotykają żeglarza gotowego do podróży. Niestety, robot cukiernik pilnie strzeże sekretów fabryki, wyłapuje wszystkich intruzów. Na rozkaz szalonej Ash wrzuca ich do więzienia. Nasi bohaterowie są załamani, przebyli pół świata na marne. Ku ich zaskoczeniu, na pomoc przybywa im ptaszek William, przyjaciel świnki. William odnajduje w tunelach pod fabryką górnika, a ten postanawia wybawić uwięzionych z opresji. Kopie tunel do celi i uwalnia ich wszystkich, a potem wzruszony misją Szezji przekopuje się do skarbca, gdzie czekają na nich tony słodyczy. Szezja wraca do Falenicy z łupami i dzieli się nimi ze wszystkimi dziećmi w potrzebie. Jej!